Siostry i bracia, całość nauczania Pana Jezusa wynikała z Jego nieustannej modlitwy, rozmowy z Ojcem. Pan Jezus, przebywając w Jerozolimie, miał ulubione miejsce na modlitwę, Górę Oliwną, Gat Szemanim, Tłocznia Oliwek albo Getsemani, nasz polski ogrójec. I całą noc spędził na modlitwie. To jest, drodzy, dla nas jakiś znak, że całość nauczania Pana Jezusa, Jego działalności wynikała z rozmowy z Ojcem, ze spotkania z Ojcem na modlitwie. Możemy powiedzieć, tak jak obraz ma tło, to tłem życia Jezusa było życie modlitwy. Był sposób spotykania się z Ojcem. Jezus mówił: karmię was tym, czym sam żyję. Moim pokarmem jest wypełnić wolę Ojca. I uczył się tego pragnienia na modlitwie. Miał zatem też ulubione miejsca. To była ta jego biblijna izdebka, w której trwał na modlitwie. I kiedy dzień się zaczynał, pojawia się w świątyni, aby nauczać. I wtedy, drodzy, przyprowadzają do niego kobietę, co do której winy nie mamy wątpliwości. Jest prowadzona przez autorytety moralne i religijne, jest prowadzona przez nauczycieli prawa, czyli uczonych w prawie, czyli tych, którzy są powołani do interpretowania prawa, ale jest prowadzona także przez faryzeuszy, czyli grupę gorliwych, zachowujących prawo, wykazujących się właśnie o wyższości prawa. I najpierw, drodzy, popatrzmy na tę osobę przyprowadzoną siłą do Jezusa. Pierwsza osoba tego dramatu. Kobieta przyłapana na grzechu cudzołóstwa. W sytuacji bez wyjścia. Nie wiemy, czy jest już po wyroku skazującym, czy dopiero ją prowadzą. Czy mają wykonać już wyrok, czy jeszcze będą pytali odpowiedniego trybunału. Kobieta jest w sytuacji tragicznej, bo wedle przepisów prawa 13 księgi to jest jeden wyrok, czyli ukamienowanie. Ukamienowanie, drodzy, to nie była praktyka taka dość przyjemna. Człowiek stał z zawiązanymi dłońmi, miał wystawioną twarz i na niego leciały kamienie. Pierwszy kamień rzucał ten, który był świadkiem przestępstwa. Kamienie nie mogły być ani za małe, żeby ta kara była uciążliwa i bolesna, i nie mogły być zbyt duże, żeby zbyt szybko nie uśmierciły ofiary. Czyniono to ukamienowanie przy bramach miasta, żeby była prewencja, żeby ostrzegać innych przed podobnymi czynami. Ale widzimy, drodzy, że oskarżonym jest nie tylko ta kobieta. Gdzieś tam podskórnie oskarżonym jest też Pan Jezus. Ten nadmiar dobroci, miłosierdzia Jezusa będzie za chwilę sprawdzany przez tych interpretatorów prawa i gorliwych faryzeuszy, czy on rzeczywiście jest synem Izraela, czy on zachowuje prawo, jak uczył Mojżesz. Widzimy też, drodzy, kobietę, która sama by nigdy nie przyszła do Jezusa. Jest przyciągnięta na siłę. Drodzy, jak się czuje człowiek, który jest z tej własnej intymności wyprowadzony na siłę? Spróbujmy się poczuć w takiej sytuacji, kiedy ktoś, drodzy, z zewnątrz ujawnia jakieś nasze tajemnice, sekrety, dotyka najbardziej intymnych, osobistych spraw, upublicznia je. Tak mówimy, rozbiera człowieka ubranego, czyni go bezbronnym, właściwie człowieka bez przeszłości, bez historii. Człowiek rozebrany, człowiek bez ubrania.
Ona by nigdy sama nie przyszła do Jezusa. Teraz popatrzmy, drodzy, na tych, którzy ją przyprowadzili. Już wiemy, co to za kategoria osób. Tam były także osoby starsze, dojrzałe, a więc ludzie, którzy powinni kierować jakimś rozsądkiem, dojrzałością życiową, ale jest w nich dużo hałasu. Jest w nich, drodzy, dużo przekonania, że mają prawo oceniania i osądzania. I ten hałas, i gniew, i są pełni także agresji. Są przekonani, że działają w poczuciu właśnie słusznego prawa. Często, drodzy, tak zachowuje się człowiek, który sam coś ukrywa. Który sam sobie nie radzi z jakimiś grzechami i wtedy, nie mając argumentów obronnych wobec siebie, własnej miłości, zaczyna krzyczeć. Zaczyna, drodzy, widzieć te grzechy doskonale u innego. Zauważmy, że tak jest z nami też, prawda? Kiedy my doskonale, drodzy, widzimy nasze grzechy, nie u siebie, widzimy je doskonale u innych. Strzelamy, drodzy, w dziesiątkę do innych, często próbując zakryć własne grzechy. Często tak jest, drodzy, choćby w naszych relacjach małżeńskich, kiedy tam się ojciec zapomni w rodzinie i zaczyna przy stole brylować w towarzystwie, popada w jakąś megalomanię, właściwie błyszczy. Czasami tylko jedno spojrzenie żony, nawet niespecjalnie jakieś pomstujące, i on od razu wraca na swoje miejsce, schodzi z tej megalomanii. Drodzy, my nie widzimy tych samych grzechów dokładnie, bo jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym, a grzech pierworodny to jest taka drzazga wbita w nasz umysł, że ja patrzę i nie widzę. Widzę, ale u innych, nie u siebie. To jest, drodzy, właśnie ten skutek tego naszego przetrącenia pierworodnego, że ja nie jestem sędzią we własnej sprawie, że ja potrzebuję tego światła z zewnątrz. I być może ci faryzeusze uczeni w prawie właśnie mają takie przekonanie, może te grzechy nieczyste także ich dotykały, a ponieważ sobie z tym nie radzili, to mieli dużo agresji i dużo pragnienia sądzenia innych, jakby rekompensując, drodzy, tą potrzebę ukarania grzechu własnego, braku miłości do siebie samego. I teraz, drodzy, popatrzmy dopiero na Jezusa. Jezus, drodzy, w tej sytuacji milczy. Jakby chce zaprosić tych rozkrzyczanych, głośnych ludzi do wyciszenia, do uspokojenia. Jezus nie czyni nic, pochyla się. To też jest znamienny gest. To jest jakby gest lekarza, który się pochyla nad chorym. To jest gest kogoś, kto jest obciążony jakimś ciężarem nie do uniesienia i właściwie się prawie zgina do samej ziemi, jakby jednoczy z tą ziemią. Kojarzy nam się Chrystus obciążony naszymi grzechami, być może grzechem tej kobiety, tych uczonych w prawie. Jezus bez słowa pisze coś palcem po ziemi. Nie dowiemy się, drodzy, do końca świata, co Pan Jezus pisał. Ale kiedy ci jeszcze bardziej domagają się, krzycząc, reakcji Jezusa, Jezus dalej milczy i po chwili powstaje i mówi słowa niezwykłe. Po raz pierwszy, drodzy, w Biblii używa takiego sformułowania: bezgrzeszny niech pierwszy rzuci kamień. Ten, kto się czuje bez grzechu, nie mówi, kto widział, proszę bardzo, niech rzuca. Ale Jezus jakby zmienia porządek i mówi, kto jest bez grzechu, niech rzuca jako pierwszy. Drodzy, kto to mówi? Mówi ten, który był jako jedyny w tym towarzystwie i jako jedyny na ziemi, w całej historii stworzenia i historii zbawienia, jako jedyny był bez grzechu. Ale Jezus tak się zniża do ziemi, tak przyjął grzechy tej kobiety cudzołożnej, mój, twój, nasz grzech, obciążony naszymi grzechami, on niewinny baranek, czysty. I on mówi, bezgrzeszny niech rzuci pierwszy. Mówił do ludzi grzesznych oczywiście. I drodzy, Słowo Boże mówi,
że wszyscy po kolei zaczęli odchodzić, rozpoczynając od starszych. Czyli, drodzy, ci ludzie nie byli tacy do końca z gruntu źli. Oni mieli odruchy sumienia. Jezus im tylko przypomniał, że wy jesteście takimi samymi grzesznikami jak ta kobieta. Dlaczego czujesz się lepszym? Jesteś takim samym grzesznikiem, grzesznikiem pośród grzesznikami. Skąd ci prawo do oceniania? Mówi to ten, który sam jest czysty. Drodzy, jeszcze zwróćmy uwagę na to sformułowanie: niech pierwszy rzuci kamień. Ile razy w naszym życiu jest tak, że to my, drodzy, rzucamy pierwsi kamień. Przez posądzenie, przez plotkę, przez jakąś insynuację, intrygę, oszczerstwo. Rzucamy taki niewinny kamyczek, ale ten kamyczek wywołuje lawinę kamieni. Lubimy często tak kamienować bliźniego. To są, drodzy, te wszystkie nasze grzechy paskudne języka. Niektórym to należałoby, drodzy, w sypialni przy łóżku postawić kropielnicę z wodą święconą i moczyć ten język pół godziny przed pójściem spać i pół godziny rano. Ile, drodzy, w naszych relacjach małżeńskich, rodzinnych, takich wzajemnych, ile jest takich słów, drodzy, które są pełne agresji, które napędzają agresję wzajemną do siebie, takiej swoistej przemocy słownej. Mówi się, że więcej ludzi zginęło od słów wypowiadanych niż ludzi, drodzy, w czasie wojny, od kuli. Kiedy ty bijesz bez zastanowienia drugiego tym słowem, bo musisz mówić, bo jesteś się nie potrafisz kontrolować i bijesz tym słowem żonę, że ty jesteś taka, owaka, ty tylko zawsze wszystko gubisz, ty nic nie potrafisz i bijesz tym słowem. Gdybyś wziął pasa i uderzył, to byłby ślad. A ty bijesz, nie pozostawiając zewnętrznych śladów, a pozostawiasz ślady w psychice, bo jestem nerwowy. A to pracuj, tatuś, nad sobą. Bo dzieci potem dorosłe wieją z tego domu. Nie chcą tego słuchać. Drodzy, dzisiaj Jezus mówi, że odchodzili wszyscy, rozpoczynając od starszych. Mówi się, że mądrość siwej głowy to rozsądek narodowy. Ale, drodzy, ludzie starsi są, mogą być tak samo przewrotni, źli, jak ludzie młodzi. I przykład Zuzanny i przykład tej kobiety nam doskonale to podpowiada. My starsi, drodzy, musimy więcej od siebie wymagać. Ja też się już zaliczam do tego pokolenia. My starsi więcej. My musimy być na innym poziomie duchowości. Ile, drodzy, jest takich grzechów popełnianych tylko dlatego, że ktoś nie kontroluje swojego języka, swojego sposobu wypowiadania się. Wiecie, co najbardziej denerwuje moich współbraci w klasztorze? Moje irytacje. Moje, drodzy, słowa wypowiadane. Nie, drodzy, temat. Bo uwaga jest słuszna. Ja wiem, że ja mam rację, ale sposób mojej wypowiedzi jest raniący, dotykający, pozostawiający ślad w jego psychice. Jeżeli on dotyka osoby, która ma jakieś zaniżone poczucie wartości, bo wyniosła z domu, ma problem, tata był alkoholikiem, no to nigdy nie będzie miał relacji. Nie tylko z przełożonym, ze współbratem właściwej. I tak, drodzy, jest w naszych domach. Ile jest takich grzechów? Kto się z tego spowiada, drodzy? Ja 20 parę lat spowiadam, ja nie trafiam we właściwe konfesjonały, bo ja tego nie słyszę. Natomiast co drugi mówi, że on nikogo nie zabił, że on nikogo nie okradł, że on właśnie nie ma się z czego spowiadać. Nie? No to jest, drodzy, ten pierwszy kamień. Chcielibyśmy na to zwrócić uwagę. I teraz, drodzy, widzimy dopiero sytuację, kiedy pozostaje Jezus i ta kobieta. I zauważmy, że ta kobieta przyciągnięta siłą, wyciągnięta gdzieś tam z intymności własnego życia, na siłę postawiona, ona teraz już nie odchodzi od Jezusa. Jej jest dobrze z Jezusem. Ona się czuje, drodzy, przyjęta przez Jezusa. Jezus na nią inaczej patrzy, niż patrzą ludzie.
I drodzy, Pan Jezus się nie podlizuje do niej, nie bagatelizuje, nie banalizuje zła. Mówi, to co robiłaś było godne potępienia. Ale zobacz, nikt cię nie potępił. Nikt, Panie. I ja ciebie nie potępiam. I drodzy, tutaj ona dopiero doświadczyła Bożego miłosierdzia. Poczuła się przyjęta. Poczuła się kochana. Że jest jakieś inne źródło życia. Nie grzech, ale miłość, która nas zrodziła do życia. Miłość, która nas pielęgnuje w życiu. Która nas przez życie prowadzi. Ona czuje się kochana. Kochana przez Jezusa. Drodzy, Jezus zaprasza nas do ciszy. Bo to jest jakby pierwsza praca naszej modlitwy. Mówiliśmy, że w tych naszych rekolekcjach chcemy podglądać świętość Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzisiaj spróbujmy zobaczyć właśnie Ojca Duchowego od tej strony Jego życia, życia wewnętrznego, życia modlitwy. Kiedy skończył się, pamiętacie, rok 2000, rok jubileuszowy chrześcijaństwa, kiedy Ojciec Święty celebrował ze wszystkimi grupami, stanami rok 2000 lat chrześcijaństwa, to było wiele głosów, że teraz Ojciec Święty może przejść na zasłużoną emeryturę. Wreszcie może odpocząć, bo wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary. Oto zresztą modlił się prymas Wyszyński, prosząc papieża, żeby to on był tym, który będzie wprowadzał Kościół w trzecie tysiąclecie. I pojawiały się głosy, szczególnie od episkopatu niemieckiego, biskupów niemieckich, że teraz właściwie Ojciec Święty może przejść na emeryturę. Ale byli też na szczęście i tacy, którzy mówili, nie, niech prowadzi dalej Kościół. Jednym z tych, kiedy Ojciec Święty rozważał możliwość przejścia na emeryturę, to tym, który go zachęcał, żeby tego nie robił, był paradoksalnie kardynał Józef Ratzinger, cudowny Benedykt XVI. I drodzy, Ojciec Święty, pierwszy dokument, jaki ogłosił Kościołowi w trzecim tysiącleciu, słyszysz? Czyli jakby program na całe trzecie tysiąclecie naszej wiary. Pierwszy dokument to był list apostolski, podpisany już 6 stycznia 2001 roku. I Ojciec Święty tam powiedział tak, jeżeli chrześcijaństwo chce przetrwać w trzecim tysiącleciu, jeżeli chce dalej być chrześcijaństwem, to nie inaczej, jak poprzez odnowione życie modlitwy. I mówił dalej, aby nasze chrześcijańskie wspólnoty, parafie, grupy religijne, rodziny, aby stawały się prawdziwymi szkołami modlitwy, w których spotkanie z Jezusem nie polega tylko na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się przez dziękczynienie, przez uwielbienie, adorację, słuchanie Słowa Bożego, żarliwość uczuć. Ma być to modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, nadając im właściwy kierunek. Trzeba zatem, aby wychowanie do modlitwy stało się w pewien sposób kluczem wszelkich programów wychowawczych i duszpasterskich. I mówi, jedna jest pedagogika świętości. Jedna, jedyna jest. Jest to chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy. Jedna, drodzy, pedagogika świętości. Odnowić nasze życie modlitwy. Jan Paweł, drodzy, mówił to, na czym się świetnie znał. Bo tak został zapamiętany przez świat. Jako papież kontemplatyk. Ojciec Święty, drodzy, modlił się 6 godzin dziennie. Ale był w tej modlitwie niezwykły. Dlatego nigdy nie popełniał błędów, drodzy. Geografia modlitwy papieża była niezwykła. Sekretarze papieża, ksiądz Mokrzycki, Dziwisz, oni kładli mu na klęczniku rano zawsze w kaplicy papieskiej, kładli mu 30-40 karteczek z prośbami, które były z całego świata przysyłane do sekretariatu stanu.
I on, drodzy, przekładał, czytał te kartki. Kiedy był, drodzy, mamy wielokrotnie przykłady jego niezwykłej modlitwy. Pamiętamy, że kiedy był na Jasnej Górze, takie jedno wspomnienie, drodzy. To jest rok 1983, po zamachu. Ojciec Święty przywiózł wtedy przestrzelony pas. Rok wcześniej do Fatimy zawiózł kulę wyciągniętą z jego ciała. Bo jak mówił, to ręka Maryi prowadziła tę kulę. A teraz przyjechał podziękować Matce Bożej w Częstochowie i przywiózł pas przestrzelonej sutanny. I drodzy, kiedy podarował ten pas generałowi Paulinów, to prosił, zapytał się, czy może pójść do kaplicy cudownego obrazu. Ponieważ było to późno, około godziny 22, generał mówi, tak, Ojcze Święty, teraz już nikogo nie ma, kaplica jest pusta. I go zaprowadził osobiście. I drodzy Ojciec Święty, po całym dniu, po 9 katechezach papieskich, po kilku spotkaniach z ludźmi, 2 godziny trwał na modlitwie. I około godziny 24, być może by jeszcze dłużej to trwało, ale Ojciec Święty zauważył, że ktoś jeszcze przyszedł. Przyszedł kardynał Macharski. Jakby chciał, nie miał odwagi przerwać tej modlitwy i poprosić, żeby Ojciec Święty poszedł spać. Kiedy Ojciec Święty się zorientował, że jest jeszcze ktoś, to poprosił, żeby odmówili kompletę, czyli ostatnią modlitwę liturgiczną dnia. My pamiętamy, drodzy, że kiedy po zamachu Ojciec Święty się obudził, kiedy nie wiedział jakby, że w nocy nastąpił rozkład metaboliczny organizmu, że właściwie już umierał, że był nie jedną, dwiema nogami po drugiej stronie, że było 13 wydarzeń nadzwyczajnych, niewytłumaczalnych, z żadnego punktu widzenia. One są opisane przez księdza Dziwisza. I Ojciec Święty nie wiedział, że to już jest 14. Ale co wiedział, drodzy? Że nie odmówili modlitwy na zakończenie dnia. Jak się przebudził, jak doszedł do siebie, to mówi, Stasiu, odmówiliśmy kompletę? Drodzy, tak mówi ktoś, kto żyje modlitwą. Z modlitwy wyrasta jego życie, jego posługa. Ale Ojciec Święty nam podpowiada pod koniec życia, że on to doświadczenie wyniósł z domu. Wyniósł z domu rodzinnego, kiedy patrzył na tatę. Wiemy, że on był szybko osierocony przez mamę. I mówi, że potem najpiękniejsze doświadczenie, jakie wyniósł z domu rodzinnego, to był wygląd taty, żołnierza, który to tato klękał wieczorem do modlitwy. I on jako dzieciak, patrząc na modlącego się tatę, mówi, że w jego dziecięcym sercu rodziła się taka święta zazdrość. On mówi, że tak chciałby się wślizgnąć pomiędzy tatę a tego niewidzialnego, z którym tato się spotykał. Chciał się tak wślizgnąć i być pomiędzy. I mówi, nie pamięta słów, które tato wypowiadał, ale pamięta klimat, pamięta atmosferę, zażyłą atmosferę tego spotkania. Mówi, że to był najważniejszy obraz, jaki on zabrał na całe swoje dorosłe życie. Papież, drodzy, kontemplatyk. Kiedy był na Kubie, w nuncjaturze apostolskiej, po całym dniu poprosił nuncjusza, żeby mu pokazał, gdzie jest kaplica. I poszedł do kaplicy około godziny 23:30. Tak pracuje papież, drodzy. 23:30. I wyszedł z tej kaplicy przed 6 rano. I miał kolejny dzień apostolskiej pielgrzymki. Kuba widocznie wymagała wtedy jego modlitwy, nocnej modlitwy. Drodzy, my mamy zwykle w naszym życiu modlitwy problem z tą pierwszą modlitwą dnia. Wielu z nas powiada się, że mało czasu poświęcałem Panu Bogu na modlitwę, że zapominałem o pacierzu porannym, wieczornym, że tak dużo miałem pracy, byłem tak zmęczony, że jakoś nie potrafiłem, że właściwie Pana Boga w moim życiu duchowym obsługuję na końcu. To jest szczere wyznanie, drodzy. Ale to kto jest źródłem czasu w naszym życiu? Przecież to nie jest sprawa czasu, to jest sprawa wiary. Przecież to od Boga otrzymujemy czas.
To Bóg jest dawcą czasu. Jeżeli ja się modlę, to trwam przy źródle. To mam wystarczająco dużo siły i motywacji, żeby pokonać wszystkie trudności w ciągu dnia. I Kościół, drodzy, to zawsze rozróżniał modlitwa i praca, ale to nie praca uświęca modlitwę. Nawet papieża. To modlitwa uświęca tę pracę, nadaje sens tej pracy. Tę pracę dopełnia, doprowadza do końca. Im trudniejsza praca, im bardziej skomplikowana, im bardziej wyczerpująca, angażująca, tym głębszy fundament modlitwy, powie święta Urszula. A ja chcę, drodzy, wam podpowiedzieć, cudowna podpowiedź. Święta Teresa Benedykta od Krzyża, siostra, profesor, filozof, konwertytka, Żydówka nawrócona, karmelitanka, męczennica z Oświęcimia. Ona mówi tak: rano, gdy się budzimy, usiłują nas zaraz przytłoczyć obowiązki i rozmaite troski. Jeśli już nam nie odebrały nocnego spokoju i powstaje trwożliwe pytanie, jak w ciągu jednego dnia uporać się ze wszystkimi kłopotami, kiedy wykonać to, a kiedy tamto, w jaki sposób zabrać się do tego czy tamtego. I ma się ochotę zerwać i natychmiast pobiec do prac. Lecz właśnie wtedy trzeba chwycić cugle i powiedzieć sobie: spokojnie. Teraz nic nie może zakłócić mi spokoju, gdyż pierwsza godzina poranna należy zawsze do Pana. Dopiero z Jego pomocą wykonam zadanie, jakie On na mnie dzisiaj nakłada. Drodzy, wtedy, kiedy wydaje nam się, że ja muszę gonić kolejny dzień i biegnę właściwie od rana, czasem powiedzieć: spokojnie. Pierwsza godzina, pierwsza chwila dnia należy do Pana. Masz problem z czasem? Wstań 5 minut wcześniej, drodzy, i przeznacz te 5 minut. I zobaczysz, że wieczorem jeszcze dostaniesz czas od Pana Boga, dodatkowy. Taki Pan Bóg jest cudowny. On nigdy, drodzy, nie chce być naszym dłużnikiem. My dajemy niewiele, a On jest hojny w rozdawaniu. Bo On jest źródłem czasu w naszym życiu. Dlatego pierwsza godzina, drodzy, należy do Pana. Drodzy, my w naszym życiu modlitwy musimy zrobić krok dalej. My musimy wyjść poza modlitwę tę formalną, modlitwę pacierzową. Dzisiaj całe szczęście, coraz więcej ludzi spośród nas odmawia różaniec. Nie wyobrażam sobie, żeby parafianie Matki Bożej Królowej Różańca nie odmawiali codziennie różańca. To jest niemożliwe, ja w to nie wierzę. To jest coś, drodzy, co my wynosimy, coś, co wyssaliśmy z mlekiem matki i tej matki, która nas przez 9 miesięcy karmiła ciałem i krwią, ale tej matki także naszej, patronki, która wstawia się za nami u Jezusa codziennie, która nam towarzyszy, czy my o tym pamiętamy, czy nie. Dlatego, drodzy, mamy dzisiaj różaniec, mamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dzięki Radiu Katolickiemu wielu spośród nas odmawia modlitwę psalmów. Cudownie, bo tak modlił się Jezus. Jezus odmawiał te same psalmy. My się w ten sposób wchodzimy w buty i w skórę Jezusa, modląc się w taki sposób. Ale powiedziałem, drodzy, że ta modlitwa formalna, pacierzowa nie wystarczy. Bo życie jest trudne, życie przynosi nowe wezwania. My się musimy uczyć podobnie modlitwy nieustającej, nieustannej. Modlitwy, której nie zawieszamy, również wykonując zewnętrzne zajęcia. To nie dlatego, że mam być w tej pracy rozproszony. Mam pracę wykonywać jak najlepiej, ale przed pracą i po pracy i w ciągu tej pracy duchem powinienem być zjednoczony z Panem. Bo On jest źródłem tej pracy, tego wysiłku zewnętrznego. I tej praktyki się musimy uczyć, drodzy. Nie bać się słowa kontemplacja. Nie bać się tego słowa. Pani Mirka, cudowna osoba, piękna postać, żona, matka, a w pewnym momencie dyrektor administracyjny Narodowego Banku Polskiego. Śmialiśmy się, że pani Mirka ma pod sobą ponad 10 tysięcy ludzi i cały majątek banku w rękach. Faktycznie była bardzo aktywna zawodowo. Pełniła
bardzo ważne funkcje w administracji państwowej, na przykład przed laty, była w ścisłym, kilkuosobowym gronie osób, które przygotowywały denominację złotówki. Ale Mirka miała pewne jasne priorytety względem modlitwy. Czas modlitwy był dla niej czasem żelaznym i nienaruszalnym. Często wracała z pracy bardzo późno, ale nigdy nie rezygnowała z osobistej modlitwy. Takim priorytetem były dla niej także rekolekcje zamknięte. Kiedy jechaliśmy w teren na kilka dni, wtedy musiała wyrwać tych 6 dni ze swojego napiętego kalendarza, a potem można sobie to wyobrazić, ile musiała pracować, żeby nadrobić zaległości. Kilka lat temu zachorowała na raka. Wtedy jej duchowo towarzyszyłem. Ostatnie stadium choroby było naznaczone wielkim cierpieniem. Źle znosiła chemioterapię, nie skarżyła się. Pamiętam jedną rozmowę z nią, kiedy mówiła, że najgorsze jest to, że nie potrafi się modlić, bo w nocy nie może spać, ale wtedy nie potrafi nic myśleć, żadna myśl nie powstaje w jej głowie. Ja mogę tylko patrzeć na krzyż, który wisi nad moim łóżkiem i nic więcej nie mogę. W moim odbiorze, znając ją i całą jej sytuację, wiem, że to była czysta kontemplacja. Ona była cała zanurzona w Bogu, ale do tego dojrzewała całe swoje życie. Zmarła, gdy miała 52 lata. Drodzy, Jan Paweł powiedział w ciągu życia i pontyfikatu wiele kazań, nie używając ani jednego słowa. Pamiętacie, że jak do niego przychodzili na audiencję, wierzący i niewierzący, Ojciec Święty każdemu do ręki wręczał różaniec papieski. To takie jedno kazanie bez słowa. Jakby chciał nam podpowiedzieć, jaki jest ratunek dla świata. I dzisiaj, drodzy, chcielibyśmy też odrobić takie zadanie domowe. Przy wyjściu z kościoła otrzymamy pomoc do tego. Żebyśmy, drodzy, przyjęli to wezwanie Matki Bożej. My mamy w Polsce naszą polską Fatimę. Tutaj niedaleko, w Getrzwałdzie. W 1877 roku Polski nie było na mapie. A Matka Boża, przychodząc do dzieci, powiedziała do nich po polsku: odmawiajcie codziennie różaniec. A dzieci się pytały: Matka Boża, czy kościoły będą wolne? A czy księża wrócą do parafii? Była zawsze jedna odpowiedź: odmawiajcie codziennie różaniec. Bądźmy, drodzy, ludźmi spod znaku różańca, spod znaku Ojca Świętego. Amen.